Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Dziękuję Tobie, Robercie. Dziękuję też Iwonie Michałek za zorganizowanie tak ciekawej konferencji. Proszę Państwa, no, rzeczywiście jesteśmy jeszcze w trakcie bardzo poważnej walki, nieprzewidywanej. Jest to czas próby, ale już teraz trzeba myśleć o tym, że to się skończy. Robimy wszyscy całym wysiłkiem narodu, zwłaszcza pracowników służby zdrowia, za których wysiłek należy się naprawdę prawdziwe podziękowanie od wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na politykę. Proszę Państwa, minie to i przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie wrócić do normalności. Co zrobić, jeżeli tak wiele się zmieniło, kiedy tak wydłużyły się kolejki, kiedy tylu chorych nie mogło się doczekać na planowe leczenie? Musimy zrobić poważny, ogromny remanent tych wszystkich zaległości, zobaczyć, gdzie trzeba wzmocnić pewne obszary, i to jest podstawowe zadanie. Musimy odbudować zdolność systemu opieki zdrowotnej do tego, żeby dostępność do leczenia, rozumianego też jako cały kompleks działań, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, żeby ta dostępność wróciła do normalności i dalej się rozwijała, bo jesteśmy krajem rozwijającym się. O tych sprawach będziemy mówić na pewno szerzej i jestem przekonany, że Państwo będziecie mogli brać wszyscy w tym udział. Niewątpliwie odbudowa dostępności będzie też opowiadana przez takich ekspertów jak Andrzej Sośnierz, jak również pan profesor Stanisławek, który jako wybitny chirurg-onkolog zwrócił uwagę na to, co niewątpliwie bardzo ucierpiało, to dostępność do leczenia nowotworów, ale przecież jest wiele innych obszarów. Dlatego musimy odbudować zupełnie system, pamiętając o dobrych wzorcach, w których uczestniczył od początku, od ponad 20 lat, Andrzej Sośnierz, dawniej lekarz wojewódzki, potem szef Kasy Chorych Śląskiej, Kasy Chorych. Piękne, wspaniałe doświadczenia, które niestety zostały zaprzepaszczone przez wielu następców. Potem aktywny, również próbował działać jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Te wszystkie obserwacje teraz skumulowane są w tym, co możemy zaproponować. Ten system musi być zupełnie inny. Tutaj o decentralizacji Andrzej jeszcze za chwilę powie. Natomiast chcę zwrócić uwagę na wiele aspektów. Trzeba ustawić hierarchię drogi pacjenta, żeby pacjent był prowadzony życzliwie przez życzliwie, profesjonalnie przygotowany personel po drodze od stwierdzenia, co jest powodem jego kłopotów, dalej diagnostyki i leczenia podstawowego czy też specjalistycznego. Ta droga musi być bardzo czytelna i na pewno też trzeba myśleć o finansowaniu. Tutaj finansowanie musi być wzmocnione, to wiemy dobrze i to jest oczywista oczywistość, aczkolwiek nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. I zapominają na przykład o tym, że system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, którego ideę zapoczątkował pan profesor świętej pamięci, profesor Zbigniew Religa, tworząc zasady takich koszyka świadczeń gwarantowanych. To był pomysł na to, żeby stworzyć pakiet świadczeń, które mogą być objęte dodatkowym ubezpieczeniem. I to się już teraz dzieje, ponieważ dodatkowe ubezpieczenia są realizowane tylko w sposób praktycznie zbójecki. Trzy ogromne, wielkie międzynarodowe firmy z kapitałem szwedzkim, holenderskim, międzynarodowym, szwajcarskim zdominowały ten obszar, mówiąc, że nie zajmują się ubezpieczeniami, dają abonamenty. Może trzeba zmienić przepisy, spowodować, żeby to było uznane za ubezpieczenie, bo to się przecież dzieje. Może mogłyby ten obszar przejąć polskie firmy, polski kapitał, a może wręcz włączyć się poważna polska ubezpieczalnia PZU. O tych sprawach będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast następny punkt to jest niewątpliwie obszar wyjątkowo ważny, bo doświadczyliśmy kłopotów z przygotowaniem do uderzenia pandemii. To jest ten drugi obszar, stworzenie mocnego systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego. Widzieliśmy, ile
dobrego się udało zrobić w tym okresie, ale jak wiele błędów popełniono i w tych błędach do tej pory tkwimy. Służba epidemiologiczna tworząca bardzo ważny trzon sanepidu musi być wzmocniona, musi być wyraźnie unowocześniona i ci eksperci, którzy już są, powinni służyć nam, wykorzystując najnowocześniejsze metodologie, aby zapobiec wystąpieniu następnego takiego zdarzenia, które może nastąpić. Jak widzimy, stało się to za naszego życia i nie jest wykluczone, że w tym kierunku na przykład zagrożeń epidemiologicznych, ogólnoświatowych, powtarzających się możemy zmierzać. Nie możemy stać tak zupełnie z zamkniętymi oczami i modlić się, żeby to się nie wydarzyło. To nie wystarczy, trzeba być przygotowanym. Dlatego ten obszar działań jest kluczowy. Tutaj musimy mieć dobrą informację o zdarzeniach. Przygotowywana ustawa o danych medycznych jest jednym z kluczy. Obszary nauki cyfrowej, które są właściwie do wykorzystania, ale ograniczono znacznie dostęp do danych w sposób taki, który uniemożliwia kontrolę zdarzeń niebezpiecznych. Z uszanowaniem przepisów dotyczących informacji o poszczególnych osobach, wykorzystując narzędzia informatyczne, tak jak anonimizacja, pseudoanonimizacja, musimy mieć informację, co się dzieje z pacjentami, bo dzięki temu moglibyśmy uniknąć kolejnych tak wysokich fal zachorowań, tej drugiej, trzeciej fali. Tylko pierwszej udało nam się zapobiec, bo się strasznie przestraszyliśmy. A potem co się dzieje? Dziennie umiera 800, 900 osób. To jest nieakceptowalne zupełnie. To jest dramat, z którego wszyscy musimy się rozliczyć i patrzeć do przodu, co zrobić, żeby następnym razem to nie wystąpiło. Wreszcie kolejny obszar, bardzo związany z tym pierwszym, odbudową dostępności do leczenia, to jest przebudowa. Przebudowa systemu, proponując coś zupełnie odwrotnego niż zaczyna dominować. Co zaczęło się już za Platformy Obywatelskiej. Pewnie jest to wygodne dla zarządzających całością państwa, mieć wszystko pod kontrolą w rękach jednych, ale to nie jest sprawne. Jak widzieliśmy nawet w przypadku pandemii, bardzo różnie jest w poszczególnych regionach. Informacja o potrzebach powinna stamtąd spływać do decydentów też na poziomie regionu. To był bardzo dobry element kas chorych regionalnych, które miały swoją osobowość, były niezależne i służyły swoim mieszkańcom. No oczywiście w przypadku nierówności ekonomicznych był system zaspokajania, pokrywania tych nierówności na zasadzie solidarności międzyregionalnej, no bo jesteśmy jednym państwem. O tym powie najlepiej Andrzej Sośnierz. Bardzo proszę, Andrzeju, gdybyś zechciał przejąć teraz mikrofon, słuchamy cię. Zarówno dawne doświadczenia sprzed reformy ochrony zdrowia, jak i doświadczenia najbliższe, ostatnie, związane z walką z COVID-em, pokazują, że nadmierna centralizacja jest nieskuteczna. Ochrona zdrowia scentralizowana nadmiernie nie funkcjonuje dobrze. I w związku z tym jednym z istotnych zadań, które stoi przed nami, jest ponowne przemyślenie tego, co się wydarzyło w ostatnich latach i ponowna decentralizacja opieki zdrowotnej. Główne zagadnienie to, jak połączyć centralne sterowanie opieką zdrowotną, centralne pomysły, które oczywiście muszą być, nadawanie kierunków opiece zdrowotnej musi być jednak dla całego państwa, z decentralizacją bezpośredniego zarządzania. To nie jest aż takie trudne. Mamy już polskie dobre doświadczenia i trzeba je do nich po prostu wrócić. Aktualne zbyt liczne źródła finansowania powodują dezorganizację tego finansowania i to też trzeba zdecydowanie poprawić. Bardzo dziękujemy ci, Andrzeju. Proszę państwa, zdrowie to oczywiście bardzo szeroki zakres oddziaływania. To jest jeden z największych obszarów i organizacyjnych, funkcjonalnych i postrzeganych jako bardzo ważny przez społeczeństwo. Dlatego porozmawiamy jeszcze o innych aspektach. Najbliżej nas wszystkich są szpitale powiatowe. One powinny być naprawdę bardzo blisko mieszkańców. Trzeba zmienić ten system, który aktualnie powoduje, że szpitale zadłużają się, że samorządy powiatowe mają poważne kłopoty. No, jedynym rozwiązaniem wydaje się
odciągnąć często za ogromne pieniądze specjalistów, którzy stworzą nowe ośrodki i będą tworzyć konkurencję w wysokospecjalistycznych działaniach, bo a nuż one są lepiej płatne. To nie jest rozwiązanie. Od wysokiej specjalistyki są inne szczeble na poziomie ponadpowiatowym, wojewódzkie, kliniczne. Już w tej chwili w każdym województwie mamy też kliniki, bo mamy też uczelnie kształcące lekarzy. Proszę Państwa, rozwiązaniem jest przebudowa funkcjonalna funkcji, w ogóle zadań pełnionych przez szpital powiatowy. I trzeba by je doposażyć w zakresie diagnostyki. Nie ma żadnego powodu, żeby mieszkańcy powiatu musieli jeździć do siedziby województwa, żeby zrobić sobie tomografię komputerową, rezonans, mammografię, inne badania. To oczywiście powinno być na bieżąco blisko pacjentów. Zwłaszcza, że jeżeli ktoś powie, ale radiologów jest mało. W dzisiejszych czasach akurat telemedycyna w tym zakresie bardzo pomaga. Podobnie, jeżeli chodzi o badania laboratoryjne. A więc ponad 80% zdarzeń medycznych może być rozwiązywanych przez lekarzy rodzinnych, sprzężonych ze szpitalami powiatowymi i w szpitalach powiatowych przez szybką diagnostykę, zaspokajanych potem w następnych propozycjach leczenia ambulatoryjnego, czy też ewentualnie odsyłanych do szczebla już specjalistycznego, wyższego, dla szybkiego działania na ostro i potem powrotu znowu do poziomu podstawowego blisko siebie. Szpital powiatowy to jest też miejsce, gdzie blisko rodzin mogą przebywać ci, którzy muszą dłużej być leczeni, czyli te długoterminowe terapie. To jest znacznie lepiej niż jak rodzina musi jeździć gdzieś w inny koniec województwa, zajmować się z rzadka swoim bliskim. Te obszary, gdyby były objęte podobnym co najmniej finansowaniem jak obecnie, bez tych zadań bardzo kosztownych, wymagałyby nadal utrzymania miejsc pracy, a nawet może i zwiększenia, jeżeli chodzi o pielęgniarki, położne, ale jeżeli chodzi o lekarzy, to wtedy okazałoby się, że nie wszyscy specjaliści muszą być dokładnie na miejscu. Tak jak powiedziałem już, radiolodzy, diagności laboratoryjni często mogą funkcjonować zdalnie już w tej chwili, obserwując przecież obrazy, które są im przesyłane. Natomiast podstawą jest zespolenie z lekarzem rodzinnym i jak rozmawiałem kiedyś w ramach dialogu z samorządowcami, wiem, że oni w zasadzie gotowi byliby przyjąć tę zmianę funkcjonowania, byleby tylko wiedzieć, że nie utracą miejsc pracy i nie utracą pieniędzy pozyskiwanych. I to trzeba zabezpieczyć. Myślę, że co najmniej tyle samo miejsc i środków powinno tam być wykorzystywanych, a zadania powinny być mniej kosztowne. Proszę Państwa, jest jeszcze oczywiście wiele innych aspektów. Na pewno moglibyśmy o tym jeszcze dalej rozmawiać i będziemy, abyśmy mogli mówić o sukcesie w obszarze zdrowia Polaków, musimy działać wspólnie, w duchu porozumienia. Już teraz zapraszam na rozszerzony panel o zdrowiu, gdzie wraz z ekspertami powiemy więcej na temat organizacji opieki zdrowotnej. Bądźcie z nami tuż po konwencji. Śledźcie nasze kanały online. To są takie jak budujemy hashtag porozumienie dla Polski, hashtag porozumienie dla zdrowia. Zapraszam wszystkich.